Kiedy byłem mały, na antenie Polsatu szalało Disco Polo Live, moi drodzy, i wtedy tam była taka pewna artystka, nazywała się Szaza. No i dziś spotkamy się chyba z jej rodziną, ponieważ będzie tu Szaza M. Właściwie to jest jakiś chłopak z jej rodziny. No i moi drodzy, cóż, nie no, tak naprawdę kogo ja nabieram, moi drodzy. Spotykamy się dzisiaj z DC, nowy magazyn już w kioskach i mamy tu bohatera, który, gdy wypowiedział pewne słowo, zmieniał się w takie swoje alter ego, dlatego zawsze trzeba uważać, gdy powiecie Szazami! Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. A taki magazyn wyszedł, dzisiaj w kioskach już dostaniecie. 14,99 kosztuje i to jest numer 6 na 2020, ten nieszczęsny rok. Dobiega już końca, ale magazyny w przeciwieństwie do tego roku są dobre, nawet bardzo dobre, i uosobieniem tego no jest właśnie ten magazyn. Nie dostajemy tu żadnego innego bonusu prócz Shazama. Co w magazynie znajdziemy? No zapowiedzi innych magazynów. No jest też spis treści, skąd możemy wiedzieć, jaka treść jest w magazynie. Jest też instrukcja złożenia Shazama, chociaż nie do końca wiem po co, no bo to jednak taka prosta postać jest i tu nie mam za dużo tego składania. No jest komiks, największy bohater w Gotham, City. No jest tu Batman, Alfred, Robin, no i rzeczony Shazam. I możemy się tylko zastanawiać, który jest tym największym bohaterem. No ale gierki grają, nie? Ja też gram w gierki. I grałem w DC Villains na przykład na moim kanale gamingowym. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. No i komiksu wam czytać nie będę, bo mam zupę na ogniu i muszę nakręcić tą recenzję do 10 minut. Są inne bajki z Cartoon Network, ale Cartoon Network skończyło się na czasach krowie i kurczaka, więc wybaczcie, nie będę wam tego reklamował. No i jest Rims, czyli jakieś rymy, może nie wiem, bitwa freestyle'owa tu będzie. Oczywiście złole też się pojawiają, żeby nie było. Dla tych, co mają tęgie umysły, są również no łamigłówki są. No. Kto skrywa się za maską? To jest tajemnica. Nie wiem, czy ktoś do dzisiaj zna odpowiedź na pytanie, kto skrywa się za maską Batmana. Dwa fajne zestawy. No ten mogliśmy... nie, to nie ten, to jest ten mniejszy. No te większe zestawy po tysiaka, co chodzą, mogliśmy u tego bordatego celebryty obejrzeć, co w TVN się czepia. No tu przedstawienie mamy postaci. Jest też plakat. No z nie, to nie jest Palpatine, to Shazam. No jest też Batman, tu jest. Nawet jest, jakbyście mieli wątpliwość, to jest. Tutaj tak napisane, że jest. Reklama magazynu Pokémon. Fajnie, bo ja też to pismo mam. Chociaż rzadko przeglądam na wizji. Batman kontra Robin. No to chyba tu nie trzeba mieć markera, zaznaczać ptaszkiem, który by wygrał, bo to chyba jasne, że Iron Man. Dalej jest komiks. To jest część druga tego pierwszego komiksu. To nie jest tak, że tu mamy osobny komiks. To jest dalej ten sam komiks, tylko druga część jakby, bo wiecie, zostało rozdzielone na dwie części i kupcie sobie, to sobie zobaczycie. No Mr. Freeze też się pojawił, dla tych co nie wiedzą, pan zamrażacz. No i komiks się kończy przybiciem żółwika, Batmana i Robina, więc myślę, że przeżyli tą przygodę. Ale nie jestem pewny, kupcie, zobaczcie sobie. Są też bardzo ładne prace, tutaj spójrzmy, Batman wyprowadza psa, ale chyba złą karmę mu daje. Tu znowu pies wyprowadza Supermana. Taki mocno spacerowy, można by rzec, mocno spacerowy. Tu się wyprowadzałem na spacer, jakieś w ogóle chłopaki. Konkursik też jest, ale potrzebujecie zgody rodziców, więc jeżeli jesteście Batmanem, no to chyba nie weźmiecie udziału. No i takie nagrody są. Taki jest jeden.
A drugi, o, jest Batmobile i w sumie to jest. No spoko, jak ktoś lubi Batmana, no to super. Jak nie lubi Batmana, to darmowy klocek też super. O, jest jeszcze jeden komiks bonusowy osobny na Halloween. Troszkę chyba spóźniony, bo Halloween już było. No ale nie można tu mówić, że nie jest śmieszny. Nie wiem, nie czytałem, ale one zazwyczaj są śmieszne. Jeszcze trochę zagadek. No i nawet mamy czat, takie co sobie chłopaki gadają. Mam nadzieję, że tam nie nagadały za dużo. No i co w przyszłym numerze? No strasznie słabo, bym powiedział. No bo właściwie to jest powtórka Batmana sprzed kilku numerów, który ma na plecach to takie coś i tu ma te cztery rzeczy, nie? I no słabo, bardzo słabo. Pierwszy numer w przyszłym roku, nie mamy jeszcze daty. Natomiast myślę, że bardzo słabo. To właściwie jest ten sam Batman, tylko z innym uprzyrządzeniem na plecach, ale to nie słabo. To przejdźmy do tego, na co wszyscy czekacie, czyli mini figurka. Gdzieś mi jest power chest, zginął. No a figurka, moi drodzy, jest w takiej folii. Folia tu gabarytów nie zmienia od dawna, aczkolwiek są takie magazyny, gdzie jest większa. Kupcie sobie, zobaczcie. Zawsze z tymi foliami jest ten problem, że mają bardzo mocny klej i ja po pewnym czasie przestałem się z tym siłować i zacząłem rozcinać sobie tu na dole. Oczywiście tracę kawałek opakowania, ale nie tracę sił witalnych i mięśni nie psuję sobie. Martwi mnie jedna rzecz i nie chodzi mi tutaj tylko o łamanie konstytucji w Polsce, ale pamiętacie, jak kilka numerów temu Batman miał swoją pelerynkę tu w kartoniku? No to ten jegomość nie ma. Ona lata luźno. Ja tylko chciałbym życzyć wszystkim, by ta pelerynka nie trafiła im się, nie wiem, jakaś przebrudzona czy coś. I tak się martwię o jej przyszłość, bo ona, nawet jeżeli nie w opakowaniu, to przypuszczam, że no, nam się szybko ubrudzi. Ten jegomość, superbohater, jest wyposażony w dwa poweriety. Poweriety, jak wiemy, jak wciśniemy, to robią, tak robią. I ja ich nie lubię. Więc je odrzucam. Są trzy, nie? Jeden możecie jakby zgubić, macie na to przyzwolenie. No i Shazam z jednej strony jest trochę jak Palpatine, bo mu pioruny walą z oczu. Kolor jego to czerwony i złoty, przyozdobiony jest. Fajnie to połyskuje nawet. O, tych piorunów jest tu dużo, jak na strajku kobiet, co najmniej. No i jest też druga strona, ale tu też są pioruny. No i jak się przez pelerynkę przyjrzycie, to kawałek uśmiechu można dostrzec. No i jest też druga minka, która jest po prostu uśmiechnięta. I ja mam jedno ale. Chciałoby się, żeby na przykład ja bym tak chciał, żeby zamiast tych powerietów po prostu dać mu tu fryzurkę. No bo teraz on może egzystować tylko i wyłącznie w tym kapturze, który nie mówię, że jest zły, no bo biały kaptur to jednak jest rzadkość. No i w jego przypadku nie zmieni się na włosy, nie? A więc no. Na pewno uważajcie, gdy mówicie słowo Shazam! No bo moi drodzy, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć i w kogo się przemienicie. No właśnie, moi drodzy, ten Shazam, chyba najlepsza figurka w tym roku, zaraz obok Jokera, to na pewno, to na stówę. Aczkolwiek, no kilka rzeczy jej faktycznie brakuje. Gdyby tu były te włoski, byłaby absolutna poezja. I tak jest, nie zrozumcie mnie źle. Więc buciki wkładajcie na nóżki i spacerujcie już, bo już od dzisiaj w kioskach jest ten numer do dostania. Jest on bardzo dobrym podsumowaniem tego roku, jeżeli chodzi o magazyny, bo po prostu jest świetnie, a ten cały rok był przepełniony świetnymi magazynami. Dziękuję wam, moi drodzy, że byliście dzisiaj w dniu dzisiejszym ze mną. Jeżeli ktoś tego jeszcze słucha i nie poszedł do kiosku, to niech kliknie mi subskrypcję wraz z dzwonkiem i nadrobi jakieś inne filmy DC, które się tu pojawiły, a niech nadrobi też inne filmy DC, które pojawiły się na moim kanale gamingowym, a niech nadrobi też inne filmy DC, które pojawiły się na moim kanale WTF Klot, czyli podróbkowym, bo wszędzie jest tego pełno, a idzie weekend, więc będziecie mieli czasu, do szkoły nie chodzicie, więc na pewno macie czas. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną, zobaczę wkrótce w kolejnych odcinkach, bye!